1 czerwca, godzina 21. Co wtedy będzie robił Kamil Stoch? Będzie siedział przed telewizorem i trzymał mocno kciuki. Rozumiem, że za Liverpool, wiadomo, to twój ulubiony zespół. Powiedz, bo często kibice się zastanawiają, masz dzisiaj jakiegoś ulubionego piłkarza i też często się zastanawiają nad twoim ulubieńcem, ale z 2005 roku. A tak się składa, że nie ma. Już kilka razy padło to pytanie, który z zawodników jest moim ulubionym. No, generalnie lubię cały zespół i każdy z tych piłkarzy, którzy wychodzą na boisko, no ma pewne umiejętności, które potrafią zaskoczyć i kibica i pewnie samego trenera. Ale no, po prostu cieszę się, że mogłem oglądać ich przez ostatnie kilka lat, patrzeć jak ten klub się rozwija, w jaki sposób się rozwija i gdzie w tym momencie jest. Wierzyłeś przed rewanżem z Barceloną, czy raczej te szanse oceniałeś na niewielkie? Szczerze powiem, że nie myślałem w ten sposób, że wierzę, że wyjdą, bo no, po prostu gdzieś myślałem, że to już jest po prostu niemożliwe totalnie. I tylko jedyne w co wierzyłem, to w to, żeby wygrali mecz, że wygrają ten mecz, no i pożegnałem się po prostu z Ligą Mistrzów i z kibicami w taki pozytywny sposób. A to, co zrobili po prostu w tym rewanżowym półfinale, no to zaskoczyło chyba ich samych nawet. Piłka nożna to sport drużynowy, ty uprawiasz sport indywidualny, ale to jest tak, że motywację też możesz czerpać z tych ludzi? Bardziej inspiracje do codziennej po prostu pracy, do codziennego treningu, do codziennego wysiłku, no bo motywacji mi nie brakuje. Mam swoje cele, które mnie motywują do tego, aby dalej robić to, co robię, a przede wszystkim dla mnie samą motywacją jest uprawianie tej dyscypliny sportu. A jeszcze jeżeli mogę robić to na najwyższym poziomie, to już w ogóle jest bajkowo. Niedawno twoje 32 urodziny, gdy Adam Małysz miał tyle lat, no to przyznawał, że te przygotowania letnie są dla niego dosyć bolesne, bo musi włożyć więcej sił niż kiedyś. Czy u ciebie też to tak wygląda? Nie wiem, no, powiem państwu po tym sezonie. Natomiast nie powiedziałbym, że z wiekiem jest coraz trudniej. Trudniej jest po prostu z sezonu na sezon, bo poziom się podnosi. Nasi rywale nie śpią, nasi rywale też chcą być jeszcze lepsi niż w zeszłym sezonie. A my, jeżeli osiągamy jakiś poziom i chcąc się wznieść jeszcze wyżej, no musimy poświęcić jakby jeszcze więcej wysiłku. I to jest w tym wszystkim najtrudniejsze, żeby jakby samego siebie przygotować do takiej wytrwałości w tym wszystkim. Natomiast mamy najlepszy sztab szkoleniowy. Uważam, że mamy świetne warunki do tego, aby w dalszym ciągu się rozwijać. Wszystko, co nam jest potrzebne, mamy pod ręką i tylko od nas samych będzie zależało, jak to wykorzystamy. A gdybyś miał wskazać jedną różnicę przygotowania u Stefana Horngachera, przygotowania u Michala Doleżala, co to by było? No jeszcze nie wiem, bo dopiero trenujemy z Michałem 2 miesiące, natomiast wiele ten trening się nie zmienił do tej pory, ponieważ Michał był asystentem Stefana przez ostatnie 3 lata, zna nas jako zawodników, my znamy jego jako człowieka i też jako członka sztabu szkoleniowego. System praktycznie jest ten sam. Natomiast będą subtelne zmiany odnośnie techniki, subtelne lub mniej subtelne. Ja zdaję sobie sprawę, że muszę przebudować trochę swoją technikę pozycji najazdową i tutaj czeka mnie najwięcej pracy, ale jestem gotowy na takie wyzwanie. I na koniec jeszcze taki wątek, może nieco bardziej towarzyski, bo za wami taka część mocno weselna, jeżeli chodzi o ten rok. Chłopaki teraz stanęli na ślubnym kobiercu. No ty już po ślubie jesteś, zdaje się, 9 lat. Czy gdzieś tam podpytywali, jak się przygotować, jak to będzie? Nie, no, to wiadomo, że każdy jest inny i wydaje mi się, że tutaj no, nie da się dobrze przygotować. No, albo się jest pewnym tego, co się chce zrobić i z kim się chce związać na całe życie, albo się nie jest pewnym. No, nie? Jakieś planowanie wesela, takie podpowiedzi? Nie. Każdy robi tak jak chce. No to jest, że tak powiem, wieczór dwojga małżonków, świeżo poślubionych małżonków. I to jest ich święto, a nie kogoś innego.